mamy tutaj grupę warsztatowiczów z warsztatów ruchu, tak? I byli właśnie na przedstawieniu w ramach festiwalu szekspirowskiego. Co sądzicie o przedstawieniu, z którego właśnie uciekliście, bo dopiero była pierwsza połowa? No jechać po Niemczech. Za siebie. No, przedstawienie to może wzbudzać różne emocje w różnych odbiorcach, ale w nas właśnie wzbudziło takie dosyć negatywne, ponieważ wydało nam się dość nudne, proste i płaskie tak naprawdę. Więc właśnie, że to jest mój sąd, dlatego właśnie uciekam stamtąd. Aha, okej. Okay. A jesteście pierwszy raz na festiwalu, czy to już któryś z was z rzędu, bo to jest chyba 8 festiwal, z tego co wiem. Aha, a co uważacie o organizacji festiwalu, o tym co się dzieje wokoło, jest gazetka, są warsztaty, są przedstawienia, co uważacie o organizacji jakby całej sprawy? Ja myślę, że fajnie byłoby, gdyby warsztaty się nie pokrywały z wykładami, żeby warsztatowcze mogli chodzić na wykłady, bo to tak trochę koliduje, a dałoby się to zrobić myślę dość łatwo. Aha, no właśnie, a... Czyli rozumiem, że jesteś taką osobą, która chodzi i na przedstawienia, i na warsztaty i chciałaby jeszcze uczestniczyć w wykładach. A jakby co cię przyciągnęło na warsztaty? To, że są bezpłatne, czy całkiem coś innego? Czy ludzie, którzy je prowadzą? Nie, ludzie i to, że mogą być ciekawe. Jak się okazuje, są ciekawe. Szczególnie jak się tam prowadzą. Aha, czyli to jest... A na jakie jeszcze chodzisz warsztaty? Nie, jeżeli no, na te jedne, bo zdaje się, że też... Aha, no tak, one też się nakładają. No tak, rzeczywiście. Słucham? Nie da się chodzić na kilka warsztatów na raz. No tak. A jakieś przedstawienie, które do tej pory było, wywarło na was jakieś duże wrażenie? Nie. Podobało nam się wczoraj kolonie. Tak. A gdzie było to przedstawienie? W Brzeżu. Aha, okej. Okay. I dopiero tylko widzieliśmy, my widzieliśmy to przedstawienie wczoraj i dzisiaj. Aha, okej. Okay. Dzięki.